Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w naszym kochanym specialu. Tak moi drodzy mamy special. Dlaczego? Ponieważ nastukaliście 1400 subskrypcji. A licznik leci dalej. Więc jako że mamy 1420, to my nie idziemy sobie tylko na 1450. Tylko wygląda na to, że jak tempo utrzymamy, to będzie 1500. No i wypada zrobić special. I to szybko, zanim przekroczymy następny próg, nie? Skąd sobie wziąłem temat speciala? Jak ktoś nie wie, to była ankieta. I w tej ankiecie mogliście sobie zaznaczyć, co byście chcieli zobaczyć. Demokratycznie wygrała ocena poszczególnych szurów YouTubeowych. Wobec tego zgadnijcie, co dziś robimy. Zanim zaczniemy, pragnę tylko dodać, że cały powyższy materiał jest tylko i wyłącznie moją osobistą opinią. Wobec tego, jeśli ktokolwiek ma z nim problem, to trudno. A i kolejność jest czysto randomowa. Wybrałem sobie konkretnych ludzi, i to nie jest tak, że jakoś rankingowo, czy na przykład zwróciłem uwagę, że o, tego warto bardziej umówić, to mówię o nim pierwszym, a tamtego mniej, to mówię dalej. Nie, nie, nie pojawiają się tylko ci goście, o których pamiętam. Czy ci, których zapomniałem, bądź też z litości nie wspomniałem, mogą liczyć na taryfę ulgową? Ha, Skąd! Przypominam także, że temat dotyczy wyłącznie YouTube'a. Być może, jeśli tam będzie 80 później subów 1500, to poruszymy ogólny temat. Dobra nie przedłużamy, jedziemy z tym koksem. Moi drodzy na początek muszę pamiętać, skąd mi nogi wyrastają. Golonko. O przypadku Maksia można mówić godzinami i nie powiedzieć nic. Choć tak naprawdę to trzeba by było gadać co najmniej parę dni. Ja na szczęście mam playlistę i nie muszę się tym przejmować. Ale gwoli sytuacji wyjaśnienia, moi drodzy, jak wyglądała sprawa z Golonko? Był sobie Golonko, który był sobie wspaniałym dziennikarzem TVP, a potem robotę stracił. Istniały dwie opcje na rozwój. Pierwsza to ogarnięcie się i działanie coś tam w Polsce, a druga to ogarnięcie się i działanie coś tam w USA. Max się niestety nie wybrał żadnej, za to podążył drogą typowego amerykańskiego polonusa. Czyli zaczęło się szuranie, początkowo takie no nieznaczne, takie w stylu korwinistów, zaczęło się nagrywanie filmików na YouTubie. Filmików, które przede wszystkim według mnie były pod publiczkę, no i dostarczył mu całkiem sporą widownię, to trzeba przyznać. Pomijam już fakt, że większość to były pryszczate kuce, bo mówimy teraz o roku 2010, 12, 13, 14, 15 I to jest okres rozwoju internetowego pod wodzą Konfederacji, czyli praktycznie kuce są wszędzie. Wszędzie jest wciskany ten korwinizm, paróweczki, najlepsze, wspaniałe. Maksie założył kanał, bardzo szybko się wczuł, że to jest właściwy, podatny grunt i zaczął nagrywać. Nagrywanie szło całkiem dobrze. Była uwaga, była atencja, było wychwalanie Maksia. Wobec tego ego rosło nad niebiosa. I teraz pewnie każdy z was zapyta lepsze, ale co się stało? No, piwo w Biedronce potaniało. Według mnie po prostu wybujałe ego zaczęło robić crossover epizod z jego własną bańką informacyjną, którą sobie wytworzył? I to doprowadziło do tego, że siebie stawia jako jakiegoś ojca narodu. Dlatego moi drodzy, jak się pojawiły wybory, to mieliśmy te dwa miliony batalionów, iiii! Revolution, Narrację militarną, nadawanie sobie stopni wojskowych, nazywanie zwyczajnych koszulek mundurami, Tworzenie miszmaszu, przekazu, który można uznać według mnie za sekciarsko pseudopatriotyczny, no i ciągłe zaklinanie rzeczywistości. Z takich inb, które warto naprawdę wspomnieć, to przede wszystkim są te słynne bataliony i ta cała inba z nimi związana, która skończyła się tym, że kapitan Robercik był takim pierwszym, który właśnie walnął pięścią w stół, wyszedł, zrzucił tą zasłonę takiego oszukiwania się, i mam wrażenie, że to był taki pierwszy kamyczek całej lawiny ludzi, którzy doszli do wniosku, że Ej, to jest pierdzielenie. Dalej mieliśmy kubeł zimnej wody w postaci klęski w wyborach parlamentarnych. To przede wszystkim otworzyło wyznawcom Golonko oczka, że ale jak to przecież nas popierało dwa miliony ludzi. No nie, jednak nie. Mimo tego, że zaczął się Eksodus, Golonko odgimnastykował się naprawdę za wszelką cenę, byleby nie nazwać rzeczy po imieniu. Dawał do zrozumienia, że tamci to są zdrajcy agentura, ponieważ ta władza się boi, bo jak dojdzie golonko do władzy, to będzie mm, ale będzie. A i wspomnieć warto o przekazie, przekaz jest typowo polonusowy, czyli innymi słowy, tylko i wyłącznie Ameryka jest najlepsza. Wobec tego jeśli w Polsce zrobimy kalkę 1 do 1 jak będzie w Ameryka, no to będzie super. Następną taką inbą była drama w wyborach prezydenckich z Piepiurką. Piepiurką, który był. Szefem sztabu Golonko. Pokrótce, komitet nie został zarejestrowany, ponieważ nie zebrano odpowiedniej liczby podpisów. O ile dobrze pamiętam, do zarejestrowania komitetu potrzeba około tysiąca podpisów. Dwa miliony batalionów nie były w stanie zorganizować tysiąca podpisów. Golonko na tej podstawie zrobił sobie całą teorię, wobec której tak naprawdę to nie da się zebrać ich podpisów, tylko są takie duże bazy danych z tymi podpisami, peselami i tym wszystkim. I za każdym razem, kiedy ktoś tam potrzebuje, to sobie właśnie korzysta z tej bazy danych, którą ma dana partia, a reszta to tak naprawdę ci ludzie nie istnieją. Te wszystkie listy są prowadzone dla picu. No, przecież on nie zebrał. Kozłem ofiarnym obwinionym za tę sytuację miał zostać Piepiurka, który też przy okazji miał swoje za uszami, ale to tak swoją drogą. Tak czy owak, Golonko zapowiedział, że go pozwie, co do dzisiaj się nie stało. Dalej mamy oczywiście główną inbę, czyli ogłoszenie siebie El Prezydente de Polonia, bo Golonko, jako że niestety nie został zakwalifikowany do wyścigu prezydenckiego, to sam się prezydentem ogłosił. I w sumie nic z tego nie wynika, oprócz tego, że tam jakieś tam swoje programiki nazywa dyrektywami prezydenckimi. Maxio także bardzo mocno się uruchomił podczas wyborów w USA, kiedy to stwierdził, że głównym źródłem porażki człampa jest Facebook. I trzeba się za niego wziąć. Przy czym Facebook się wziął za Maxa i dał mu bana. Jeszcze jest kwestia pieniędzy szurkowskiego, ale aktualnie próbuję się skonsultować z jego żoną, wobec tego nie chcę zapeszać co tam się wydarzy dalej. Ale powiem tylko tyle, że Maxio zdążył przez swoją działalność zbierać kasę dla szurkowskiego do czasu kiedy ten gość zmarł i tak naprawdę do teraz tej kasy nie dostał. I z tego co wiem jego żona zażądała zwrotów kasy albo zwrotów kasy w sensie do jej kasy albo zwrotów kasy darczyńcom wóz albo przewóz. I jednak Max się zdecydował na to, że odda kasę nie jej, tylko płatnikom, tym, którzy tę kasę wpłacali. Jeszcze z rzeczy takich przypałowych to zdarzyło mu się znieważyć naród polski, to znaczy jest podejrzewany o to, ponieważ wspomniał, że trzeba założyć dla zdrajców narodu. No wiecie co? A i stworzył jeszcze taką tak zwaną stulejarską magiczną podróż, którą też się zajmiemy. Ogólnie według mnie Max jest ciekawym człowiekiem, niezbyt stabilnym psychicznie, ale ciekawym. Mamy gościa, który w całej swojej krasie reprezentuje lata dziewięćdziesiąte. Dosłownie tak, jakby ktoś cofnął się w czasie, złapał z ulicy jakiegoś typa z lat 90., wsadził do wehikułu czasu i wrócił do czasów naszych. I wiecie, z jednej strony maksią mnie po prostu zatrważa. Boję się, jak taki człowiek może istnieć, jak może istnieć człowiek mający taki zestaw wartości, taką mentalność dzisiaj, 30 lat później. Ale z drugiej strony, moi drodzy, to jest taki. Jakby to powiedzieć, taki przypadek fascynujący. O, to jest dobre słowo. Inby odwala grube. Szajs jest mocny. Odrealnie nietotalne, ale przy tym to wszystko jest takie, takie rozrywkowe. Przynajmniej ja nie siedzę z takim uczuciem żenady, jak na przykład przy omawianiu Konfederacji, tylko po prostu mnie to bawi, czerpię z tego rozrywkę. Jakie jest wasze zdanie o Maxiu? Zapraszam do wypowiedzenia się w komentarzu. A tymczasem jedziemy z następnym. Moi drodzy, kto może być po Maxiu? Sure of the Year 2019 został wymieniony, wobec tego czas na Sure of the Year 2020. Atorek oficjalnie swoją działalność rozpoczął gdzieś też w okolicach 2011-2010. Dla tych, którzy już się rwą do klawiatury i wypisują, „Lepszy, ale przecież Ator to w latach 90. pisał dla resetu, a potem był w rowerze błażeja i coś tam, coś tam, coś tam”, mówimy o YouTubku. I początkowo jak każdy typowy Janusz, Atorek wykorzystywał YouTube'a do czegoś, czego nie rozumiał, czyli jakichś tam tak zwanych właśnie wideo prezentacji, stąd nazwa kanału, na temat gier, ogólnie samej rozgrywki, dyskusji itd., itd. Od razu zapowiadam, że to nie było żadne złoto, wobec tego nic nie straciliście. Większość filmików według mnie była robiona kiepsko, tak do oglądania od biedy byle by było. A potem Atorek odkrył, do czego te YouTuby całe służą. Poznał kolegów, a właściwie jakieś dzieciaki, które się przypałętały do jego okolicy. No bo on zgrywał wrażenie, że się zna na tym całym YouTubie, jak to się rozkręci, jak tutaj co robić jeszcze z technologią, z prawem. I potem zdarzyło się coś, co, no, być może kiedyś w przyszłości omówię. Ale osoba, która mi to powiedziała, prosiła, żebym zamknął się przynajmniej do czasu trwania procesu. I wiecie co, chyba się zachowam fair. Nawet nie dlatego, że. Jakoś wielce, wspaniale uwielbiam tę osobę, tylko dlatego, że wymieniamy się bardzo użytecznymi informacjami. A wiecie, jak to jest? Nie gryzie się ręki, która karmi, itd., itd. Tak czy siak, atorek odwalił według tego kogoś inbę, która przegięła pałę góry, czyli doprowadziła do tego, że pewna grupa ludzi się na niego wkurzyła. Atorek wobec tego pozwał gimpera oraz parę innych osób. Z tego co wiem, tylko jedna sprawa do dzisiaj się ciągnie i zgadnijcie, czyja ona jest. A Torek w momencie jej zakładania deklarował, że na pewno to będzie szybki szpil, ponieważ prawniczka to zarzekła się, że bierze procent od sprawy i będzie super lodzio-miodzio. Z tego co wiem, Atorek zdążył trzy razy zmienić prawnika, no i już jesteśmy przy trzecim, z którego dalej nie jest zadowolony z tego, co słyszałem. No i jak pamiętacie, przed Mateckim na Facebooku odwalał szajs, że on potrzebuje, żeby prokuratura się zainteresowała jego sprawą. Wobec tego podejrzewam, ale to jest tylko moje przypuszczenie, że Gimper raczej wyjdzie z tego ręką obronną i nikogo przepraszać nie będzie. To jest taka główna, największa inba, którą Atorek odwalił, ale jeszcze parę było po drodze. Ogólnie wśród społeczności internetowej krąży fama, że Atorek puszcza clickbaitowe, długaśne, do pożygu, niemerytoryczne materiały, które są kompletnie pozbawione jakiejkolwiek obróbki czy też cięć. I wtłaczają odbiorcy konkretny sposób myślenia oraz narrację dotyczącą świata i otaczających go faktów. Kontrowersje także budzą filmiki dotyczące teorii spiskowych, które początkowo były nagrywane jako taka luźna alternatywa, żeby się tam rozluźnić na chillu spokojnie. A teraz wielu ludzi ma wrażenie, że Atorek omawia je całkowicie na serio. I wiecie, patrząc na przekaz Atorka oraz tego, jak jego target na przestrzeni lat się zmieniał, coś w tym jest według mnie. Ponieważ startował jak każdy twórca giercownik z kompletną dzieciarnią, Potem startował do korwinistów, czyli no można powiedzieć, że młodzieży przedszkolnej, podstawowej oraz gimnazjalnej, gdzieś tak do wieku 15-14 lat. A teraz jego targetem w większości stali się ludzie 30-40 lat, którzy wierzą, bo są przekonani, że te wszystkie teorie spiskowe to są naprawdę. Jeśli myśleliście, że średnia wieku jest skompatybilizowana ze średnią wieku mentalności, jaka występuje na jego grupie oraz w komentarzach, to nie. To jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale oczywiście mam wrażenie, że zarówno w komentarzach, jak i w głowach tych ludzi dalej jest, mimo tego, że są 30-40 letnimi starymi koniami, umysł nastoletniego dziecięcia, któremu pierdzący grubas z fotela, bez jakichkolwiek cięć, bykając, wyjaśnia swoje uro... wyobrażenia o świecie. To jest dobre słowo. Ostatnie dramy to przede wszystkim drama z Wilkoszem i Corwin TV, gdzie Atorek cały czas płakał, że jest niszczony, szkalowany, miażdżony i to działa na zlecenie w ogóle cała partia, żeby go dojechać. A zaczęło się od tego, że Wilkosz pokazał, iż w swoim materiale Atorek odwalił kaszanę jeśli chodzi o research. Zamiast posypać sobie głowę popiołem, to nasz narty zareagował agresją doszukując się spisków i nie wiadomo jakich cudów. Następna sytuacja to Woglan, gdzie było troszkę bardziej ciekawie pod tym względem, ponieważ Woglan nagrał materiał wyjaśniający Atorka, a dziwnym trafem firma partnerska ręcznie sklejmowała Woglanowi filmik podczas gdy ten, jak tylko zrobił szum, że coś się dzieje, dziwnym trafem miał ten klej cofnięty. Jak do tego doszło, nie wiem. Ale to chyba była jedyna drama, gdzie atorek tak fizycznie, że tak to określę, w niej nie uczestniczył, tylko siedział cicho i udawał, że nie istnieje. Atorek, podobnie jak Golonko, bazuje na narracji, że tak naprawdę to wszystkie, ale WSZYSTKIE ważne persony go oglądają. Wiecie, że tam cała śmietanka PiSu, wszyscy przedstawiciele partyjni siedzą i słuchają, co tym razem Atorek powie. I o ile każdy wiedział, że 5 lat temu ta narracja to była tylko narracją, takim wciskaniem kitu dla wciskania, no to teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, czy Atorek nie jest o tym przekonany. Widzicie więc, że mamy do czynienia z gościem, którego według mnie cechuje grube, tłuste, gigantyczne ego i który jest wręcz przekonany o tym, że ma monopol na rację. No i oczywiście wszyscy muszą iść mu na rękę. Tak samo jak w przypadku tego, gdzie była konferencja NFZ i on wręcz oczekiwał, że profesorowie medycyny przyjadą do jego ciaśniutkiego mieszkanka i będą mu wyjaśniać, że obostrzenia to są potrzebne. I on łaskawie być może się z nimi najprawdopodobniej nie, ale być może się zgodzi. Jak tam z inbogennością, no najprawdopodobniej będziemy mieli jeszcze sporo jazd z to to nie jest tak, że mamy właśnie takie golonko działalność nastawioną od wewnątrz. Że tam się gotuje pod przykrywką, i jak tam coś tam się już tak wywali, naprawdę, że już cała przykrywka nie wytrzymuje, to my to widzimy? Nie, moi drodzy, tutaj widzimy wszystko jak na dłoni. Zatem jestem pewien, że atorek bardzo dużo kontentu dostarczy i to w niedalekiej przyszłości. Następnym jest Michaś. Stanisław Michalkiewicz jest znany z tego, że no już troszkę czasu na tym YouTubeku istnieje. Tylko, że niestety, podobnie jak jego strona, on sam zatrzymał się na etapie początku internetu i w sumie nie za bardzo ogarnia, do czego ten YouTube służy. Jego content to coś, co on nazywa felietonami, chociaż tak naprawdę de facto to są vlogi. W swoich nagraniach Michaś tworzy najdziwniejsze teorie, gdyby tylko wyszło na to, że Polacy jak zwykle są dojechani. Wszędzie jest ten zły komunizm, socjalizm oraz służby. No i nie zapomnijmy o wszystkich szurów ulubieńcach, czyli Idach. Stasio doszukiwał się idowskich spisków, jak jeszcze Grzesio Brown tam się bawił w jakieś tworzenie filmików na kiju. Jego najnowsza, a zarazem najdłuższa inba to bronienie Kleru przed zarzutami w sprawie pedofilii. Znany jest z tego, że określił molestowanie jednej dziewczyny jako nawet najdroższe prostytutki tyle nie zarabiają, co doprowadziło do tego, że dziewczyna go pozwała i wygrała. Z tego tytułu dziwnym trafem okazało się, że Michał sobie w tym momencie przypomniał, że niestety, ale musi zbierać kasę na mieszkanie, żeby je wykupić, bo jak nie, to skończy na bruku. No i nie uwierzycie, że gość, który był zapraszany do Radia Maryja, który pisał różne rzeczy, który był sędzią Sądu Najwyższego i zgarniał gruby hajs, niestety nie miał takiej kwoty. Zatem internetowi wyznawcy uratowali mu dupę, a on, on ujawnił dane tej laski, z którą się procesował. Potem oczywiście tłumaczył się, że to przez przypadek, że on myślał, że ona jest osobą publiczną itd. itd. Inba niestety trwa, ponieważ Stasio znów tworzy narrację, jakoby dziwne siły i służby chciały zniszczyć kościół. I z tego powodu oczywiście agentura chce dojechać w wielki, wspaniały kościół katolicki, a ci księża, którzy chcą wreszcie rozliczenia trwałego, kto molestował, jak molestował, gdzie molestował, wszystko ujawnić i rozliczyć, to wiecie, według Mihasia współpracują z tym lewactwem. Ostatnio Michał właśnie zrobił taki fikałek, że tak naprawdę to nie powinno się pod żadnym pozorem dawać żadnych odszkodowań tym ofiarom, ponieważ to będzie płacone z pieniędzy kościoła, czyli z pieniędzy wiernych. Bo przecież wcale to nie jest tak, że kościół ten hajs inwestuje, że ma własne banki, że gra na giełdzie. Nie, 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 Że kupuje nieruchomości, wypożycza je. Nie, nie, nie. W ogóle nie. To jest spisek lewacki, jeśli tak mówisz. I teraz uwaga, moja osobista opinia o Michasiu. Czy Michaś jest jakimś, że tak powiem, płodnym szurem? Nie, według mnie, jeśli chodzi o niego, to jego chwała powoli odchodzi do lamusa. Został zastąpiony między innymi przez Grzesia Brauna, przez różne Innych gości, którzy bardziej, że tak to powiem, odpowiadają trendom szurowskim. Jego inby kręcone są cały czas na jedno kopyto. Wobec tego, o ile coś tam naprawdę kontrowersyjnego nie powie, no to nie warto o nim mówić. I w 99% nie są śmieszne, tylko wręcz odrażające, że taka osoba może mieć takowe zdanie i to mówić je bez cienia wstydu. Wszystko wskazuje także na to, że Michaś prędzej czy później być może pożegna się ze swoim doczesnym życiem, no i wtedy automatycznie temat się urwie. Do tego czasu jednakże ma tam swoją jakąś tam zamkniętą widownię typowych Grażyn i Januszy, którzy łykają bez popity jego pierdoły. Po Michasiu czas na Marcinka. W przeciwieństwie do, jak mówią jego kolegów z Piaskownicy, którzy, wypominając Marcinkowi, iż za czasów przedszkolnych narobił w majty, nazywają go Marcin Rola Smród z Przedszkola. Nie będę wredny, tylko zacznę podchodzić do tej sprawy poważnie. Dobra, na poważnie. Marcinek słynie z tego i jest bardzo wręcz dumny, że przeprowadził wywiad z Szefachem Weissem oraz Grzesiem Braunem. Tak naprawdę to on tam właściwie nic nie robił, tylko na Ring TV sobie siedział i oni rzucali punchline'ami z jednej i z drugiej strony. I myślę, że właśnie dlatego ta dyskusja była taka dobra. To nie była debata, to była dyskusja, ponieważ nie była moderowana i właśnie to było jej plusem. Potem Marcinek chciał założyć coś własnego. Wobec tego założył kanał na YouTubie i stwierdził, że to jest bardzo duże osiągnięcie. W Realu 24 zaczęło nadawać akurat na wybory w 2015 i zaczęło rzucać wielce poważne filmiki, całkowicie przypadkowo z hurra patriotycznym podtekstem. Początkowo Marcinek prowadził kanał z pewną prawniczką, której tylko i wyłącznie z powodu tego, że ją bardzo szanuję, nie wspomnę w tym. Materiale. Powiem tylko tyle, że ona jako tako Marcinka stopowała oraz trzymała rękę na pulsie, aby ten materiał był jako tako na poziomie. Wraz z jej odejściem to już mamy właściwie równią pochyłą. Do tego czasu Marcinek jeszcze tam siłował się, żeby stworzyć wrażenie właśnie takiej propolskiej, propatriotycznej telewizji. Był zapraszany nie tylko Karo, nie, nie tylko Sklepowicz, ale jacyś tam inni komentatorzy, którzy mieli znamiona paradziennikarskie, ale paradziennikarskie w dobrym tego słowa znaczeniu. Problem pojawił się, kiedy pani prawniczka zaczęła poruszać tematy faktycznie potrzebne, czyli m.in. sprawy polskich dzieci za granicą, rażące naruszenia prawa, typowe dziennikarstwo śledcze. Marcinek najwyraźniej stwierdził, że to jest za ambitne, bo trzeba by było ruszyć swoje leniwe dubsko ze studio, a i tak by najprawdopodobniej połowy nie zrozumiał. Wobec tego, no, stało się to co mamy teraz, czyli innymi słowy, kolekcjonowanie szuri jak pokemonów. Jeśli tylko się pojawi jakakolwiek kontrowersyjna teoria spiskowa, to nie martwcie się, u Marcinka już ekspert z niej występuje. Narracja jest prosta: Marcinek udaje, że kanał na YouTubie to jest telewizja, a jak już wielokrotnie wspominałem, chuj nie telewizja, kanał na YouTubie. Przekaz jest taki, że wszystkiemu winnemu na świecie jest lewica i państwo i ogólnie socjalizm, bo jakiekolwiek akcje związane z tym, że państwo robi rzeczy, no to dla Marcinka to już jest socjalizm, to już jest komunizm. A w realu 24 chujnie telewizja kanał na YouTubie cały czas odkrywa nową, nieznaną prawdę przed swoimi widzami. To wszystko w otoczce tak zwanego przeze mnie bieda patriotyzmu, czyli wyjścia, pomachania flagą i zero jakichkolwiek dalszych akcji za tym idących, polane soczystym sosem oblężonej twierdzy. Jeśli chodzi o jakąkolwiek krytykę, to mamy podobną sytuację co do Atorka, tylko nie do końca ponieważ atorek jasno wskazuje cel że jest przez tego a tego niszczony szkalony miażdżony szkalowany jednak w przypadku Marcinka jest to ciągłe jęczenie że go banują usuwają chcą dojechać a i robienie zbiórek z byle powodu byle kiedy byleby była moja osobista opinia podsumowująca całą działalność Marcinka no, jeśli ktoś chce sobie dla Beki posłuchać, to fajne kompendium wiedzy na temat wszystkich szurskich odpałów. Bo mamy na przykład takiego krajskiego, który jest formą Michasia połączonego z Brownem, a mamy takiego pseudointelektualistę Karonia. Mamy też ferajnę prognozującą cuda na kiju, jak to się nie stanie, i apokaliptyczne scenariusze różnej treści. To wszystko od czasu do czasu całkiem zabawnie się słucha. Ale jak na przykład człowiek trafi na niezwykle toksyczne nagranie, no to powiedzmy, że dawka zostanie przekroczona i trzeba się bardzo mocno długo kurować. Swoją drogą mam grube podejrzenia, że większość subujących i oglądających właśnie rzeczywiście ogląda dla beki. Jeśli chodzi o content, no to content jest otwarty i dostępny dla wszystkich i ma bardzo szeroki potencjał. To znaczy, że Marcinek może nas niejednokrotnie nowiusieńką pierdołą zaskoczyć, ale zazwyczaj gra na jednokopyto. Chojacki moi drodzy, Rewe Chojecki albo jak kto woli, Pastor Paweł Chojecki albo jak kto woli, Samozwańczy Pastor. Niektórzy też go nazywają psychopastorem, hojshitem oraz różnymi innymi epitetami. Jest to człowiek, który praktycznie od dawna prowadzi działalność o nazwie Kościół Nowego Przymierza. Chociaż, tak szczerze mówiąc, to nawet protestanci nie nazywają Kościoła Nowego Przymierza Kościołem, wobec tego nie wiem jak go nazwać grupą religijną. W każdym razie mamy doktrynę opartą o typowy amerykański outright z tak zwanego biblijnego półksiężyca. Filosemityzm, makartyzm, doszukiwanie się wszędzie spisków chińskiej agentury a no i antykatolicyzm. Jeśli chodzi o ramię internetowe KNP, no to mówimy o telewizji tak zwanej, czyli znów, chujnie telewizja, kanał na YouTubie, idź pod prąd. IPP szczyt swojej działalności przeżywało w latach 2014-2016. Podobnie jak w przypadku w Realu, 24, chujnie telewizja, kanał na YouTubie, mamy silenie się właśnie na bycie taką wspaniałą telewizją. Tylko z zacięciem religijnym. Przez pewien czas kooperatywem tej operacji był Marian Kowalski, który bardzo chętnie występował z pastorem Pawłem Chojeckim na antenie, o ile tak to można nazwać. Panowie często na swój chłopski rozum komentowali różne wydarzenia, przy okazji wychodziła z nich według mnie cebula. I tu już pomijam całkowicie wciskanie swojej właśnie makartystycznej narracji, że za wszystkim stoją chińscy agenci. Choć szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tę całą szurię, którą do teraz omówiliśmy, to audycje Kowalskiego i Hojeckiego były najzabawniejsze. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego wśród niektórych internautów Chojecki zyskał miano tak zwanego kopropastora. Otóż jest bardzo ciekawe, ponieważ do wszystkich treści, czy to politycznych, czy biblijnych, czy też związanych z wydarzeniami dnia codziennego, pastor cały czas wplatał porównania fekalne. Jego słynne zapach gówna ho, ho, to ambrozja. Na tym etapie przebija czwartą gęstość. Pastora i jego świtę zaliczam do tak zwanej przeze mnie szurii lubelskiej, którą staram się na bieżąco omawiać. Obecnie, jeśli chodzi o sytuację, to niestety mamy tendencję spadkową, a szkoda, ponieważ kabaret był przedni, a mało tego przeciwko pastorowi trwa proces o obrazę uczuć religijnych. Szczegóły są zbyt długie jak na ten materiał, wobec tego nagram na ten temat zupełnie coś innego, a do tego czasu skupmy się na mojej osobistej ocenie. Powiem tak, według mnie zabawny człowiek, przedstawiciel zabawnej szuri, ale jeśli to, co mówią osoby, które biorą udział w tym procesie, jest prawdą, no to moi drodzy śmieszki się kończą i zaczyna się bardzo poważna rzeczywistość, o której też wspomnę, w materiale na temat procesu. Jeśli pastor pójdzie siedzieć, no to bardzo mi przykro, moi drodzy, ale następnego maratonu ciekawych odpałów nie będzie. To też będzie oznaczać ciekawy trend, w którym polskie państwo wreszcie weźmie się za ludzi gadających pierdoły. Czy słusznie, czy nie, znów odsyłam do materiału, który dopiero powstanie. Radio Patlewicz, moi drodzy, Radosław Patlewicz zaczął swoją działalność na youtube jako wielki pogromca szurów. Jak już wspomniałem w bardzo ciekawy sposób, ponieważ najpierw napisał książkę, która według mnie ani mądra, ani inteligentna, ani treściwa to nie była. Od typowy hurra patriotyczny gniot, jakich wiele, ale to jest tylko moja osobista opinia. Jednakże naraz z dupy został zaproszony do W Realu 24 chujnie telewizja kanału na YouTubie, media narodowe się nim zainteresowały oraz wszystkie te hurra patriotyczne organizacje. Plastuś cały swój kanał właśnie stworzył wokół otoczki pseudo inteligenta masakrującego Szury. I początkowo szczerze mówiąc szło mu nawet całkiem nieźle, tylko potem zaczęły się odpały. Bo wiecie, tak się składa, że jak jest się monarchistycznym turbokatolikiem, wolnorynkowcem przy okazji, i na każdym kroku deklaruje się swoją wyższość nad innymi, no to powiedzmy, że nie jest to dobry materiał na pogromcę szuri. Zwłaszcza, że plastość coraz mocniej zaczął skupiać się na sferze hurra patriotyczno-historycznej, czyli według mnie pseudo-historycznej, i podobnie jak Żebrowski skupiał się na pokazywaniu Polaków jako takich zarąbistych ultra -giga którzy walczą ze wszystkim i w zawsze wygrywają, a jak przegrywają, to tylko dlatego, że spisek, masoni i Idzi. Ostatnimi czasy Plastusz jest znany z odlotu swojego ego, które, no powiedzmy, że bardzo źle reaguje na krytykę. Przypomnijmy słynna sprawa z Sigillum Authenticum oraz Klubem Jagiellońskim, o którą za każdym razem, kiedy się Radzia zapyta, to dostaje strasznego bólu dupy, chur, szur, dur, szkalują niszczą miażdżą i idzie czytać traktat o obronie monarchii, aby się uspokoić. Jeśli chodzi o mentalność, to mamy mentalność podobną do Golonko, czyli wzięli chłopa z lat 90. i wsadzili dzisiaj. Z tego powodu mamy między m.in. kwiecistą mowę urągającą zasadom retoryki, zwłaszcza w internecie, oraz święte przekonanie o swojej nieomylności i oczekiwanie, żeby każdy występował pod swoim imieniem i nazwiskiem w 2021 roku. Podsumowując, według mojej opinii być może całkiem płodny pod względem odlotu grunt, radio już zdążył zrazić do siebie bardzo szeroki wachlarz widowni, w tym także i wielkich Polaków patriotów, którzy traktują już przekaz Michalkiewiczowsko-Braunowski jako lekko trącący myszką. Tymczasem Plastuś dalej stoi niewzruszony i wypisuje te swoje pamiętniczki według mojej opinii, popełniając byk za bykiem i nie szanując warsztatu historyka. Zatem widzicie moi drodzy, że inbogenność jest bardzo wysoka, jednakże nie ciekawa, bo cały czas na jedno kopyto. Na pewno parę razy zamierzam jeszcze poruszyć jego personę w filmach, ale w większości przypadków damy sobie raczej spokój, ponieważ nie widzę sensu, aby cały czas jechać na tym samym oklepanym koniu. Szarpanki z życiem. Szarpanki jest to kanał typowo dla przegrywów, który to bazuje na pierdzieleniu, jakie to kobiety są złe i okrutne, a wszystko jest okraszone komentarzem niczym wujcio po pięciu kielonach. Jeśli na przykład taki karioner to jest tak zwany Red Pill, czyli niejako uświadamianie w cudzysłowiu ludzi, że tak naprawdę to kobiety są takie, 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 to szarpanki jest typowym Black Pillem. Kiedyś zaczynał rzeczywiście jako właśnie tak zwany trener personalny, mający na celu pomagać właśnie tym przegrywom, żeby wyszli z piwnicy, znaleźli sobie jakąś laskę i żyli. Teraz? Teraz to jest właściwie tylko jęczenie woman bat. Wszystkie kobiety, według szarpanki, są złe i wszystkie chcą tylko i wyłącznie jednego kontaktów fizycznych. I tylko i wyłącznie na tej podstawie układają całe swoje życie. Paradoksalnie mówi to przewodniczący społeczności, która na podstawie tego, że nie ma życia seksualnego, układa całe swoje życie. Jest to według mnie najbardziej sfrustrowana i agresywna społeczność, wobec tego powoli będziemy ją gryźć po kostkach dlaczego charakteryzuję ich jako szurów? Ponieważ z nimi nie ma żadnej dyskusji. Wszystkie swoje życiowe niepowodzenia oraz brak możliwości kontaktów z płcią przeciwną sprowadzają do tego, iż ona jest zła. To z nimi jest problem, nie ze mną. A sam szarpanki bezczelnie, według mnie, to wykorzystuje. Wcześniej grał na nutach tak zwanego neomarksizmu i podobnie jak Karoń wszędzie go widział, teraz przekaz właśnie wrócił do starych torów, czyli innymi słowy, według mnie czysty antyfeminizm okraszony nienawiścią do płci przeciwnej. Jeśli chodzi o inby, no to nie mam inby. To jest społeczność dosyć spokojna pod tym względem, bardziej dostarcza rozrywki, co ciekawszymi tekścikami, wszędzie doszukując się niestworzonych rzeczy, opartych o ich skrzywiony światopogląd. Szczerze, rozrywki dostarczają jak mało kto. Uważam, że jak najbardziej grupa ma spory potencjał i nieraz dostarczy nam czy to uśmiechu, czy to wyrazu politowania na twarzy. I mamy wreszcie ginący gatunek, czyli korwinistów. Moi drodzy, era korwinistów to były lata 2011-2015. Teraz w internecie jest to ginący gatunek. Korwiniści często poruszają się stadami i wypisują głupoty ku chwale Janusza Korwinusza. Jeśli chodzi o zwykłe szare kółce, to one są cieniem dawnych siebie... Kiedyś było lepiej, kurła, kiedyś to było. Natomiast pazie królewskie, oho, tu jest w ogóle inny temat. Biegający w majtach po mieście miś-dobromiś. Janusz Korwin-Mikke cały czas mówiący o akwareliście. Mędzen robiący fikołki intelektualne na temat wolnego rynku, tylko i wyłącznie, żeby wyszło na sam koniec, że wolny rynek paróweczki najlepsze, a reszta dupa cicho. to usty Brown, który wszędzie dostrzega spisek, neguje pandemię i sprawia, że nawet największy kuc zmruża oczko jak go słyszy. I wreszcie Bekowicz kopiujący króla 1 do 1. Moi drodzy, mamy same złota. I właśnie te złota to według mnie niewyczerpany potencjał zarówno Beki, jak i kontentu. Chyba nie muszę wypowiadać się co o nich akurat myślę, ponieważ dobrze wiecie z nagrań. Tak czy owak, niejednokrotnie się na tym kanale na pewno pojawią. Podsumowując, moi drodzy, mamy tysiące różnych szuri dookoła nas. Ci ludzie dosłownie wyłażą wszędzie, jest pandemia, ludziom odwala, siedzą w domu, się nudzą, słuchają takich pierdół jak na przykład w realu chujnie telewizja kanał na YouTubie, przeglądają wykopy, grupki na fejsie i różne inne ścieki informacyjne i to oczywiście powoduje rozrost głupoty. Ten kanał początkowo powstał właśnie, żeby takim ludziom uświadomić, że słuchajcie, robicie źle, robicie źle, musicie się poprawić, ogarnijcie się ludzie, którzy ich słuchają. Ale po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że takie zabiegi to jest zawracanie wisły kijem. Jak sprawa z Golonko pokazała, kto tam się ogarnie, to się ogarnie, a kto się nie ogarnie, no to przynajmniej będzie stanowił wartość rozrywkową. I teraz moi drodzy, według mnie powinna być prowadzona działalność w stronę tego, żeby przede wszystkim wam się tego dobrze słuchało, abyście z góry wiedzieli, że ci odwalają taki szajs, a tam ci taki szajs. Oczywiście dalej wiedza będzie funkcjonować, żebyście nie dali się nabić w butelkę jakimś niedouczonym frajerom. Ale mam wrażenie, że głównym celem na tym etapie przynajmniej jest przede wszystkim rozrywka. To ma się Wam podobać, to ma się mi podobać, ponieważ ja się zwracam do moich widzów, do Was, do ludzi, którzy chcą mnie oglądać, którzy codziennie sprawdzają, czy ja przypadkiem czegoś nie wrzuciłem i którzy ostatnio mi pokazali, że takie nagrywanie ma sens, że dopóki ktokolwiek słucha, będę nagrywał. I szczerze, dziękuję Wam. Dzięki wam mamy te 1400 ponad, bo teraz 1420 subów i pniemy się dalej. Jak to będzie, nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno ruszam w tę podróż razem z Wami. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia innych moich materiałów. No i niestety, ale się z Wami żegnam. To jest tyle, co dla Was dzisiaj przygotowałem, oprócz oczywiście opisu, ponieważ w opisie macie maila. Jeśli chcecie o coś zapytać albo podrzucić mi jakiś temat, no to mail jest dla Was. Jakby ktoś chciał dołączyć do moich patronów, którym osobiście tutaj dziękuję, dziękuję Anonimowej, Marcinowi, Gustawowi, Einarowi, Marcinowi, Przemkowi, Cezaremu, Bartoszowi, Jakubowi oraz Adamowi, to zapraszam śmiało, zasady na profilu opisane są, można sobie kliknąć, zobaczyć. A tymczasem się z Wami żegnam, no i zostawiam Wam komentarze, ponieważ komentarze na tym kanale, jak zwykle, cokolwiek by się działo bez względu na liczbę subów, zawsze były, są i będą Wasze.